że jeszcze się uda. O, tu jedziemy. Mall of Split, centrum handlowe. Parking tu? Nie wiem. Nie do końca chciałem w tych garaży jechać. Wolałbym tam, ale tam i tak chyba nie ma miejsca, co? O, jedziemy w te garaże. Wiesz to? Widok z centrum handlowego na cały Split. Jesteśmy w chorwackim dużym markecie i słuchajcie, zobaczcie co ja znalazłam. To jest sekret. U nas go już chyba nie produkują od 100 lat, a tutaj znalazłam, już mam w koszyku dwa takie. Kosztuje 19,89 kuny, więc to jest tam około 8-9 zł, ale słuchajcie, pięknie pachnie. Wybrałam ten konwaliowy, to jest chyba konwalia, poczekajcie. Tak, to jest konwalia, a to jest róża, a ten jest zwykły, ale ten najładniej pachnie. Słuchajcie, jak to zobaczyłam, ja ogólnie pierwszy antyperspirant, jaki zaczęłam używać, jak miałam, nie wiem, tam 13 lat, to właśnie był ten. Więc tak. Kiseli, kupus, glawica, kapusta. Tak? Het, no. Główka. Aha, główka. Ukiszona główka kapusty. Aha, ukiszona główka kapusty. No. 7 zł. 7 zł, taki wór. Nie, no to nie zjemy takiego całego wora szpinaku. Ale cena bardzo dobra. No, bym wam frytki zrobiła. A nie ma luzem? Krumpir? Krumpiru luzem nie ma? Czekaj, zobaczymy z drugiej strony. A tu są chyba luzem. Jest krumpir. Nie, te pierwsze co miałeś chyba były dobre. No. Patrz, biała ta cebula, która nie szczypie w oczy. Czyli, nie wiem, cikla. Nie no, to by raczej powinien być Lux Rebrelat. Już sprawdzę. Olibar, nie wiem. Serio, a poczekaj, a tu Luke, a inne Lubicasti, Luke, Lubicasti, Luke. To jest imbir, kochanie. Ale masz kształtkę? No, to jest to. Tak? Lux Rebrelat. No, chodźmy. No, zobaczcie, tak jak wam mówiłam. Wszystko jest w całości. Zobaczcie, mało, gdzie są krojone chleby. Co? Nie, nie. Zobaczcie, wszystkie chlebki w całości. Nie,
O, są. Są ceba pizzy. Co to jest? No możesz wziąć sobie na spróbowanie. I dla Michała. Dobrze. A te kuleczki też fajnie wyglądają. Zaraz przyjdę, kochanie. Co to jest mesne? Mesne okruglice. Co to jest? Jakieś klopsiki z szynki chyba. Różne trunki. O. Pelinkowac. Patrz, a tu jest inny Jägermeister. Patrz, Jagodtraum. Ale nie ma orachowca. Nie ma orachowca? No na razie nie znalazłem. To jest fajne, zobacz. 20 ml po posiłku. Ekstrakt z ziół. Ekstrakt z ziół, ekstra. Ale to będzie takie, wiesz, jak te całe te, nie? Będzie zielone. Pelinkowac. Pelinkowac, no, nie? Tak, aperitif, tak, no. Znaczy spokój, ale... Przypominam, że jeszcze mamy pelinkowac w domu. Niewypity. No właśnie. Znalazłem. Truskowac, jej! A wziąłem coś, co nie znam. Jakieś komowica. To jest zwykła rakieta. Komowica. Mhm. Pewnie paliwo rakietowe. No pewnie tak. Dobra, ja idę szukać ceba pizzy. Nie! Chyba są te wydawane, wiesz, 0,4, nie? Co to jest? Od jakiejś pluski. No to są żenioki. Okej, super. Ale ziemniaki to pluski przecież. Masło jeszcze mamy, nie będziemy wozić, nie? Mamy jeszcze. Tam to też było budola, coś tam. Prysiut. To weź jedno, nie? No bo ceny nie znam. A cenę kojarzysz, jaka wtedy była tam? Właśnie nie, ale to lepiej wygląda, bo jest mniej takie puste. Może być to, bo tam jeszcze trochę w domu mamy. A, tu jeszcze. Nina, popatrz, zobacz, czy jakaś szyneczka się do ciebie uśmiecha, tak? Pasteta, Michał, pasteta. Możesz, jak chcesz, pasteta. Sunka, Nina. Może taka sunka. Sunka? No, fajna sunka. W sumie nawet do mnie się uśmiecha. Uśmiecha się? Dobra, no to bierz ją. Sarajewo. No, ceba pizzy z Sarajewa. Mhm. Poczekaj, ja bym musiała tu wziąć. Kurczaczek. Co to, lody jakieś? Kurczaczek na patyczkach. Kurczaczek na patyczkach. Bardzo dobrze. Dobra. Jeszcze na te owoce, warzywa, nie? Pojedziemy? Patrz, kuleno, kulen w całości. Bardzo ciężko się go później kroi, bo on jest taki suchy. To co, wszystko? No chyba finito. Zapraszam Was dzisiaj na haul zakupowy spożywczy, ale będzie też kilka innych dodatkowych rzeczy niespożywczych. Dzisiaj, słuchajcie, wybraliśmy się do galerii handlowej na taki mały shopping. Na końcu mieliśmy w planach właśnie zrobić jeszcze takie większe zakupy spożywcze, żeby już przez kolejne te kilka dni
nie musieć po prostu ich robić, żeby mieć produkty na obiad i żeby jakby poświęcić się zwiedzaniu okolicy, ale to naprawdę będzie ogromny hol spożywczy chorwacki. Wcześniej mieliście na pewno okazję zobaczyć filmik z zakupów na żywo, a teraz słuchajcie, mam tutaj, zobaczcie, cztery takie wielkie, ogromne torby i chcę Wam pokazać, co kupiliśmy. Przepraszam Was bardzo za światło, ja wiem, że ono tak tutaj miga i tak tutaj drży, ale naprawdę nie jestem w stanie w tych warunkach nic więcej tutaj osiągnąć, jeżeli chodzi o światło. No niestety dla wytrwałych, jeżeli macie ochotę, to zapraszam na hol z chorwackiego marketu i chorwackie produkty. Nie będę Wam mówiła cen poszczególnych produktów, po prostu powiem Wam cenę końcową, jaką zapłaciliśmy za te produkty. Byliśmy w takiej ogromnej galerii handlowej i słuchajcie, po raz pierwszy w Chorwacji natrafiliśmy na taki market spożywczy, który nazywa się Interspar. Nigdy w Chorwacji nie spotkaliśmy, ale naprawdę jest ogromny i naprawdę fajnie się tam obkupiliśmy. Ale zanim słuchajcie, te zakupy spożywcze, pokażę Wam trzy magnesy, które kupiliśmy wracając właśnie z miasta Split, bo te zakupy robiliśmy właśnie w mieście Split, będąc dzisiaj na takiej wycieczce, którą sami sobie zorganizowaliśmy. Zwiedzaliśmy Pałac Dioklecjana, no i słuchajcie, żeby mieć jakąś pamiątkę, zawsze tak robimy, że jak jesteśmy w jakimś miejscu, zawsze kupujemy z tego miejsca magnes. Myślę, że wiele osób tak ma, że ten magnesik na lodówkę musi być. No i tak, wiecie co, mam trzy magnesy, powiem Wam, że tak, tutaj jest pierwszy, tutaj są jeszcze dwa i zaraz Wam je pokażę. Ogólnie jeżeli chodzi o magnesy, to ceny się tak wahają od 20 do 30 kun, to zależy. Kuna na tą chwilę to jest około 0,60, nie około, nawet na pewno 0,61 groszy polskich, jedna kuna. Więc tak. Poczekajcie, niech ja się tutaj rozeznam. Dobrze, pierwszy to jest tutaj z napisem Split, bo jeszcze w tym mieście właśnie nie byliśmy, więc musieliśmy zakupić magnes i to jest właśnie magnesik stamtąd i wzięliśmy jeszcze taki, bo nam się spodobał, z napisem Kroacja, więc te dwa lądują u nas na lodówce. Natomiast te dwa, tutaj jest Kroacja Split i taki Kroacja, te magnesy są na prezenty. Właśnie sobie słuchajcie, bo to akurat dla moich dzieci na prezenty, dla pań wychowawczyń, ale ja sobie przypomniałam, że ja przecież też muszę koleżankom, które mnie prosiły, też muszę kupić, słuchajcie, magnesy, więc to jeszcze, no, jeszcze przede mną, jeszcze parę dni tutaj będziemy. Dobrze kochani, a więc ja podejrzewam, że ten filmik będzie bardzo długi, więc jeżeli macie ochotę spędzić kolejne, myślę, 20 minut ze mną, to zapaszcie sobie herbatkę, kawkę, zróbcie coś do jedzenia i zasiądźcie. Ja będę tutaj Wam prezentować chorwackie produkty, a Wy z przyjemnością, mam nadzieję, będziecie oglądać ten filmik. Dobra. Zaczynamy. Poczekajcie, może zacznę. Od czego by tu zacząć? Poczekajcie. Która z tych torek wydaje się najciekawsza? Tutaj jest paragon, ale to na koniec. Dobrze. Pierwsza rzecz. Totalnie nie po kolei będę Wam to pokazywać. Tak po prostu będę wyjmować z tych torek, jak tutaj to pakowaliśmy. Słuchajcie, tutaj mamy paprykę czerwoną i za tą paprykę, słuchajcie, zapłaciliśmy 2,30
kuny. Nie wiem, czy tam komuś się chce to przeliczać na polskie złotówki, no ale papryka przyda nam się. Był taki właśnie, żeby zrobić takie zakupy na obiad, żeby mieć z czego przygotować właśnie produkty, żeby móc przygotować obiad. Dobra, kolejna rzecz to są lejsy i to jest spicy papryka. Dobrze. Kolejna rzecz, to jest filet z kurczaka. Taki jakby filet z kurczaka dla dzieci, już jakby w takich szaszłykach. Zobaczcie, to mięsko ma tutaj takie patyczki i od razu można, wiecie, włożyć do piekarnika albo na patelnię, przyprawić to odpowiednio i już mamy gotowe jedzonko. Kolejna rzecz, to taki standard, jeżeli chodzi o Chorwację i o jedzenie w Chorwacji. W każdej restauracji tak naprawdę w menu znajdziecie cevap tzatziki. Tak to się tutaj prezentuje. Macie z różnego mięsa. Ja akurat wybrałam tutaj mięso wołowe, ale równie dobrze możecie sobie kupić na przykład z mięsa owczego, jagnięcego. Dalej. Kupiliśmy sobie gnioki. Taka wielka paka gnioki. To też, słuchajcie, na jakiś obiad się, słuchajcie, przyda. Co tutaj jest napisane? Gnioki od krumpirovog tiesta. Krumpir to po chorwacku są ziemniaki. Kolejne rzeczy, jeżeli chodzi o naszą ulubioną wodę w Chorwacji, to niegazowana Jana i gazowana Jamnica. Ta, słuchajcie, jest bardzo słona, tak jakbyśmy do zwykłej wody dosypali po prostu soli. Ja ją uwielbiam, naprawdę uwielbiam i dla mnie jakby no, ta słoność absolutnie mi nie przeszkadza. Dobrze, jak już byliśmy tam w okolicach ziemniaczków, więc kupiliśmy opakowanie ziemniaczków. Zobaczcie, krumpir i tutaj mamy aż 3 kg. Kupiliśmy również olej i mam nadzieję, że uda mi się dla dzieci zrobić jakieś fajne frytki w któryś dzień. Więc ziemniaczki jak najbardziej, słuchajcie, spoko. Dobra, jeżeli chodzi o olej, mamy tutaj taki olej i to jest z tej firmy, słuchajcie, z której ja zawsze kupuję te przepyszne oliwki z pestkami. Więc olej. Tutaj mamy jeszcze jedną jamnicę gazowaną. I teraz, słuchajcie, mój faworyt, muszę Wam też o tym opowiedzieć. Kolejna rzecz, jaką zakupiłam, to jest płyn do prania. I ja, słuchajcie, w tym płynie do prania już się zakochałam 2 miesiące temu, jak byliśmy w Chorwacji na wyspie Pelješac w Orebiću. Kupiłam, słuchajcie, żeby wyprać ubrania i zapach mi po prostu zachwycił i wtedy naprawdę zabrałam do domu też kilka butelek. Teraz kupiłam sobie 4. No zobaczcie, tutaj mamy 2, tutaj, o, czekajcie, tutaj mam 3, mam jeszcze 1, więc kupiłam 4, żeby mieć, słuchajcie, na zapas. Ta wioletta niebieska jest po prostu przecudowna. Wiecie, zresztą pranie w sezonie, jeżeli jesteśmy w Chorwacji, schnie bardzo szybko, tak naprawdę w kilka minut potrafi wyschnąć i przepięknie pachnie, bo tutaj, wiecie, też jest duże słońce, jest wiatr, więc to wszystko fajnie schnie i przepięknie pachnie. Dobra, kolejna rzecz to jest chlebek. Chlebek taki w całości. Na jutro na śniadanie danonki malinowe. Tutaj, słuchajcie, jeszcze kupiliśmy taki istarski ser. Na pewno będzie przepyszny. Maszynki do golenia tutaj mój mąż sobie kupił. O, tutaj jeszcze, słuchajcie, jakaś chyba woda po goleniu, też bardzo ładnie pachniała. Alkohol to może pokażę Wam na końcu, albo może w sumie teraz. Kupiliśmy... jest trzeci płyn, poczekajcie, zaraz Wam to pokażę.
czwarty, przepraszam, to jest czwarty płyn. I teraz tak. Tutaj mamy, zobaczcie, piliśmy to wino, kupowaliśmy je prosto tak naprawdę z winiarni, jak byliśmy właśnie 2 miesiące temu na wyspie Pelješac. I to jest właśnie wino stamtąd, z winiarni Dinjak, więc to naprawdę jest przepyszne i polecam Wam serdecznie, jeżeli będziecie w Chorwacji, nawet słuchajcie, na prezent też jest spoko. Dobra, dalej kochani, dalej. Tutaj jakieś 2 Kinder jajeczka mi wypadły. Wiecie co? Kupiłam sobie fajną czapkę, zobaczcie. O, bo naprawdę wieje i przyda się taka cieplutka czapka, tym bardziej, że chcemy jeszcze właśnie troszeczkę tutaj pochodzić i pozwiedzać, więc czapeczka taka piękna. Ona ma taki kolor brudnego różu z takimi diamencikami, jakimiś perełkami. Tu już jest jakiś napój z proteinami, to nawet nie wiem, pewnie mój mąż włożył do koszyka. Herbatka z Tekane, to jest taka ziołowa, World of Herbs. I to jest herbatka ziołowa z kwiatami. Mam nadzieję, że będzie dobra, bo kupiłam ją dla mojej mamy. Dobra. Kolejna, słuchajcie, czapka to już jest czapka mojego męża. Zobaczcie, on tutaj ma w środku takiego misia, bo powiem Wam, że nie zabrał czapki, a jednak o tej porze roku tutaj bez czapki to ani rusz. Co tutaj jeszcze mamy? Skarpetki. Mamy jakąś tutaj owsiankę. Cukierki. Antyperspiranty. Sekret, przepięknie pachną te konwaliowe, ojemy, cudo, cudo. Tutaj mamy jeszcze coś takiego, jakiś napój, znowu proteinowy. Znowu cukiereczki, tutaj znowu jakaś owsianka. Tutaj kolejna owsianka. I dalej patrzymy, tutaj mamy taką szyneczkę zwykłą, tutaj mamy znowu tą dalmatyńską suszoną. O, słuchajcie, to jest przepyszne, te kuleczki orzechowe. Kupiliśmy również masełko i tutaj jest taka puszka, poczekajcie, co to jest? Tuńczyk w takiej małej puszce. Mamy jeszcze białą cebulę, która jest taka łagodna i nie szczypie w oczy. Wzięłam jeszcze pomidory. Tutaj jeszcze jest jakiś pasztecik. Tutaj moje dzieci wybrały jeszcze sobie takie przekąski. No słuchajcie, to jest coś cudownego, to jest taki ser, który się tak rwie i on się tak, słuchajcie, fajnie rwie jak mozzarella. Przepyszny, jest taki dość spory, ale naprawdę smak jest boski. No i kochani, jeszcze ostatnia rzecz, chciałam Wam pokazać coś z alkoholi. Kupiliśmy, już pokazywałam Wam wina przepyszne, naprawdę jeżeli chodzi o te wina, to bardzo Wam polecam właśnie tą winiarnię Dinjak na Pelješacu, naprawdę przecudne wino. Kupiliśmy orachowac, który zabieramy do domu i jeżeli będziecie w Chorwacji, to polecam Wam również spróbować kruskowac. Kruskowac to jest taki alkohol z brzoskwiń, przepyszny, słodki, aromatyczny, coś cudownego. Więc taką malutką tutaj kupiliśmy sobie buteleczkę i kupiliśmy jeszcze małą rakiję Komowica. Jeszcze wcześniej jej nigdy nie mieliśmy, więc taka, słuchajcie, na wypróbowanie. Ziemniaczki chyba Wam pokazywałam, albo i nie. No mam nadzieję, że tak. Jeszcze ziemniaczki mam kupione.
ale to chyba już widzieliście. Dobra, kochani, a więc to by było wszystko na ten filmik. Za te wszystkie zakupy, które tutaj widzieliście, zapłaciliśmy ponad 900 kun, więc nie mało, ale są tutaj produkty, które zabierzemy do Polski. No i słuchajcie, mamy obiady, mamy fajne ciepłe czapki, więc jest naprawdę spoko. Dobra, kochani, żegnam się z Wami na ten filmik. Dziękuję za oglądanie. Do kolejnych. Dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało. Subskrybujcie kanał. Możecie mnie również śledzić na Instagramie. Buźka. Pa!